Dzięki. Pewnie część z Was przyszła na self-supervised learning, co? Ja też bym przyszedł ogólnie, ale jestem ja na zastępstwo. Mam nadzieję, że prezentacja będzie tak samo interesująca. I ja bym dzisiaj Wam chciał powiedzieć o kwantyzacji. Chciałbym Was zachęcić po tej prezentacji, żebyście spróbowali kwantyzacji w swoich modelach. Dlaczego? Po to przede wszystkim, żeby działało szybciej, nie? I ja to dzisiaj Wam wszystko przedstawię. Także ja jestem Adrian Boguszewski, jestem aktualnie AI Software Evangelistą w Intelu. Ale dlaczego jestem tutaj? Bo zanim dołączyłem do Intela, to przez 5 lat byłem Deep Learning inżynierem, który zajmował się Computer Vision. I w swoim życiu skwantyzowałem też kilka sieci, także też wiem, z czym to się wiąże, jak to działa i jakie z tym są związane problemy. Natomiast teraz jestem częścią większego zespołu AI Software Evangelistów i naszą rolą jest edukacja ludzi w temacie sztucznej inteligencji, która jest w Intelu, a w szczególności OpenVINO Toolkit, o którym dzisiaj też trochę opowiem. Ale skupmy się najpierw na tym, żeby sobie porozmawiać w ogóle o kwantyzacji. I pierwsze, o czym chciałbym Wam powiedzieć, to jakie są wyzwania związane z wdrożeniem takiej sieci, tak? Jeśli wytrenujecie sobie model, no to fajnie by było, żeby ją gdzieś wdrożyć, nie? No bo wtedy będzie ona w jakiś sposób dla Was użyteczna i faktycznie będziecie w stanie robić predykcje. No i takie wyzwania to jest też infrastruktura, tak? Gdzie to wdrożyć, skalowalność, jak działać z większą ilością użytkowników, wydajność, aktualizacja modelu, zarządzanie danymi, które do nas przyjdą, preprocessing, prywatność i bezpieczeństwo, monitorowanie tej sieci, debugowanie jej, integracja z istniejącymi systemami, i reagowanie na feedback od użytkownika. I teraz na co z tych wyzwań może pomóc kwantyzacja? No i ja uważam, że na te 4 elementy. Przede wszystkim chciałbym zwrócić Waszą uwagę na prawy górny róg, czyli na wydajność, bo to jest właśnie celem głównie kwantyzacji, żeby działało to szybciej, ponieważ będzie używało mniejszych zasobów i będzie można wdrażać też na urządzeniach, które mają limitowane zasoby, na przykład gdzieś tam na edge'u, tak? Czyli na telefonach użytkowników, na komputerach, zamiast na serwerze lub w chmurze. Ale z tym też jest związane, bo jeśli skwantyzujemy sobie sieć i wdrożymy sobie na takim komputerze, takim PC-cie u użytkownika końcowego, no to odpadają nam pewne problemy. Na przykład problem skalowalności raczej nam odpada, nie? No bo nie musimy dokładać żadnej infrastruktury większej. Tutaj skalowalność plus infrastruktura to jakby jedność, tak? W tym wypadku, bo każdy nowy użytkownik przychodzi ze swoim własnym sprzętem, nie? Jeśli wdrażamy na urządzeniu końcowym, jakim jest telefon, to każdy użytkownik, który przychodzi do Was jako klient, ma swój telefon, nie? Więc nie musimy budować żadnej infrastruktury, nie musimy się skalować, więc jest fajnie. No, kolejna rzecz to oczywiście jest bezpieczeństwo i prywatność, no bo jeśli przetwarzamy to na urządzeniu końcowym, to żadne dane nie muszą być nigdzie wysyłane, ani do chmury, ani na serwer. Generalnie nie opuszczają urządzenia użytkownika, więc też jest spoko. Ja jeszcze zidentyfikowałem 2 dodatkowe tutaj elementy, w których OpenVINO może pomóc jako część tutaj, jako framework używany do kwantyzacji w tym wypadku, że w OpenVINO możemy wbudować sobie pewne operacje do preprocessingu, tak? Czyli odpada nam, gdzie preprocesować dane i tak dalej, ponieważ możemy je sobie dodać do grafu. Tak tylko Wam wspominam, bo o tym nie będzie dzisiaj na prezentacji. I jeszcze moim zdaniem integracja z istniejącymi systemami też trochę nam spada konieczność. Dlaczego? Słuchajcie, ja osobiście nie lubię pisać restowego API, żeby łączyć się z jakimś serwerem, więc jeśli mogę wdrożyć to na urządzeniu końcowym i bezpośrednio z aplikacji pytać to urządzenie i ten model, no to dla mnie jest fajnie, bo ja nie jestem web deweloperem, także tak uważam. No ale dobra, najważniejsza rzecz to jest jednak optymalizacja wydajności, tak? I tu chciałbym, przygotowałem dla Was 2 GIFy. To jest dokładnie ten sam model do estymacji pozy. Z lewej strony macie model w formacie floating point 32, gdzie mamy 40 klatek na sekundę. I jeśli ten model poddamy kwantyzacji i spojrzymy sobie na prawą stronę, no to model skwantyzowany, uruchomiony dokładnie tym samym urządzeniu, to jest procesor, daje 80 do 90 klatek na sekundę, czyli ponad 2 razy szybciej, bez praktycznie straty jakości. Ja mówię bez prawie straty jakości, ponieważ kwantyzacja jest, można potraktować jako kompresję stratną, wobec czego jest jakiś delikatny strata jakości, natomiast ta strata jest w większości przypadków minimalna. Więc fajnie, nie? Generalnie 2 razy szybciej, trochę się, oczywiście to się trzeba skwantyzować, ale mamy fajne efekty. No i oczywiście, co więcej, taka sieć w liczbach zmiennoprzecznikowych zajmuje 16 mega, natomiast
sieć skwantyzowana 4,7, więc jest mniej więcej czterokrotnie mniejszy rozmiar na dysku. Może akurat w tej przypadku tej sieci to nie jest jakiś wielki problem, ale jeśli pomyślimy sobie o wielkich modelach językowych, no to tam faktycznie, jeśli mamy gigabajty, to 4 razy mniej gigabajtów jest też fajnie, nie? No, albo generalnie, jeśli aktualizujemy ten model i użytkownik pobiera to przez internet, na przykład na swój telefon, no to w takim wypadku im mniej mamy megabajtów, tym fajniej, no bo użytkownikowi nie zużywamy transferu, szczególnie jeśli nie jest na Wi-Fi. Dobra, to przejdźmy do tej kwantyzacji. Czym jest taka kwantyzacja? No i Wikipedia mówi, że to jest w matematyce i przetwarzaniu sygnałów jest to proces mapowania wartości jakichś wejściowych, często ze zbioru ciągłego na zbiór wyjściowy, który jest często zbiorem dyskretnym o limitowanej liczbie elementów. I to mówi Wikipedia, ale to tak z tej definicji to tak średnio, nie? Co to jest ta kwantyzacja? Więc mam dla was obraz, chciałbym to zobrazować. To jest wykres sinusa, nie? W dwóch okresach i ten zakres wartości, który sinus przyjmuje, jest od minus do 1 i oczywiście funkcja jest funkcją ciągłą, wobec czego może przyjąć dowolną wartość z tego zakresu. I jeśli sobie zastosujemy taką kwantyzację, to możemy sobie wyobrazić, a właściwie nie wyobrazić, możemy sobie ją wyrysować jako takie coś. Czyli każdy wartość z tego zbioru od minus 1 do 1 próbujemy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej. No to w cudzysłowie oczywiście całkowitej, bo w tym wypadku to są liczby nadal rzeczywiste, ale powiedzmy, że to są liczby, które są z limitowanego zbioru. Tych liczb jest 10. No i jak sobie spojrzycie na ten sygnał, sygnał jest podobny, nie? Nie jest identyczny, jest podobny, więc mamy jakoś taki rodzaj straty, no ale być może jest wystarczająco podobny, żeby działał, nie? I właśnie tak jest w sieciach neuronowych, że ten graf, który jest przetwarzania, te wagi, które tam są zawarte, po kwantyzacji, one są wystarczająco podobne, żeby nadal działało to dobrze. No i kolejny przykład z kwantyzacji, czyli generalnie w jaki sposób będziemy kwantyzować. Tutaj mamy wartości w liczbie zmiennej naprzecinkowej floating point 32 w zakresie od minus 3,4 razy 10 do 38 do 3,4 razy 10 do 38 i chcemy sobie skwantyzować, używając prostego wzoru, który jest generalnie na dole slajdu, do wartości int 8 od minus 127 do 128. W jaki sposób to robimy? Ano, robimy to poprzez dwa etapy, powiedzmy. Pierwszy etap to jest odrzucenie outlierów, czyli czegoś, co leży poza granicami naszego zainteresowania. Dlaczego? Bo generalnie wtedy byśmy tracili, gdybyśmy brali pod uwagę też outliery, to byśmy mieli większy zakres, który musimy skwantyzować, wobec czego precyzja byłaby niższa. Więc sobie odrzucamy outliery. Pozostałe wartości, które się grupują wokół jakiejś konkretnej, są zaokrąglane i kwantyzowane, czyli zamieniane na liczbę całkowitą. No i mamy liczby całkowite. Odwrotne przekształcenie, czyli dekwantyzacja, też będzie nam potrzebna. Wzór jest oczywiście na dole, to też ten wzór jest dość prosty. Czyli przechodzimy sobie z intów 8 na floating point 32. I w tym wypadku jest to po prostu proste przekształcenie, no bo straciliśmy pewną część informacji. Nie wiemy, gdzie byliśmy tak naprawdę ze wszystkimi punktami. Wiemy, gdzie jesteśmy teraz, więc możemy tylko i wyłącznie trafić w te punkty, które są akurat dokładnie nad tymi punktami, które mamy tutaj w int 8. Tu jest we wzorze oczywiście i w tamtym, i w tym wzorze jest zero point, ponieważ zero nie zawsze musi konwertować się na zero. Wyobraźmy sobie, że macie w waszym modelu wartości wag, które są na przykład od minus 5 do minus 2. Tam nie ma zera, nie? Większość leży w tym przedziale, więc musimy sobie znaleźć, gdzie tam jest środek tego przedziału i ten środek przekonwertować właśnie na zero. No i oczywiście skala to jest to zmniejszenie tego przedziału, tak? Czyli ściśnięcie tych wszystkich generalnie wartości do 250 różnych wartości, które są dostępne w int 8. Gdyby to jeszcze do was nie przemawiało, to mam jeszcze bardziej obrazowy przykład. I to jest po prostu obraz. Jako że zajmowałem się obrazem przez długi czas, to właśnie chciałem wam pokazać na obrazie. Jak rozumieć można jeszcze kwantyzację w inny sposób? Ten obraz po lewej stronie ma 16 milionów dozwolonych kolorów, tak? Dostępnych kolorów, dlatego że każdy piksel można zapisać na 24 bitach, 3 kanały RGB po 8 bitów każdy. I ten obraz przedstawia swoją drogą, został wygenerowany przez Stable Diffusion, także to jest facet zagubiony w środku lasu, gdzie tam promienie przebijają się przez drzewka i tak dalej. Jest to raczej widoczne, nie? Także Stable Diffusion sobie poradził. I teraz pytanie, czy kwantyzacja sobie poradziła? Jak sobie spojrzycie na prawą stronę, to skwantyzowałem to, a właściwie zmniejszyłem liczbę możliwych kolorów milion razy, bo zostało tylko 16 możliwych kolorów. No i jak sobie spojrzycie, wygląda taki skompresowany trochę JPEG, nie? No bo tak działa kompresja stratna, coś tracimy.
No ale wydaje mi się, że nadal można rozpoznać, co to jest, kto jest na tym obrazku, co na nim się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego w tym wypadku kwantyzacja zadziała całkiem nieźle, bo nadal jesteśmy w stanie określić, co na nim jest. Czyli ten obrazek po lewej traktujmy jako taki model, który jest w formacie floating point 32, ten po prawej jako model w formacie int 8, czyli dużo mniejszy, ale nadal podobny. Jakie mamy teraz typy kwantyzacji? No więc zacznijmy sobie od takiego pierwszego typu, takiej nie do końca kwantyzacji, bo jest to kwantyzacja fałszywa, tak? Po angielsku fake quantization. I ten element polega na tym, że w środku są dwa etapy. Pierwszy etap to jest kwantyzacja, czyli w ogóle do fałszywej kwantyzacji przychodzimy z wartością, która jest liczbą zmiennoprzecinkową floating point 32, tak? I w środku następują dwie etapy. Kwantyzacja, przechodzimy na wartość w formacie int 8, a potem dekwantyzacja i wracamy z powrotem do floating point 32. Dlaczego tak? To będzie nam potrzebne po to, żebyśmy byli w stanie przeciwdziałać błędom kwantyzacji, błędom wynikającym z zaokrągleń, właśnie z tych zaokrągleń, które dokonuje się podczas kwantyzacji i z tego przesuwania punktu zera i mnożenia razy skali itd., itd. Także to nie jest taka prawdziwa kwantyzacja, to jest tylko powiedzmy element, ale będzie nam potrzebny w późniejszych momentach, dlatego tutaj przedstawiam ją. I pierwszą taką kwantyzacją, którą możecie zastosować w swoim modelu, jest kwantyzacja, która się nazywa Post-Training Quantization, w skrócie PTQ. I polega ona na tym, że bierzecie sobie model, dowolny, taki, który macie, zainicjalizowany albo jakimiś wcześniej pretrenowanymi wagami, albo losowymi. Ten model jest oczywiście w formacie floating point 32, następnie trenujecie ten model na waszych danych, model jest nadal w floating point 32 i ten wytrenowany model poddajemy kwantyzacji zwanej post-training quantization. Żeby dokonać takiej kwantyzacji, potrzebujemy jeszcze dodatkowego elementu, który tutaj się znajduje na tym diagramie, i nazywa się on Representative Dataset, czasem nazywany też jako Calibration Dataset. No i oczywiście tutaj narysowałem jakieś tam obrazki, ale to obrazki są potrzebne w momencie, kiedy kwantyzujecie jakiś model, powiedzmy, do Computer Vision. Jeśli kwantyzujecie model NLP, no to oczywiście potrzebny wam jest jakiś tekst. Ogólnie jest wam potrzebny jakiś zbiór danych. I ten zbiór danych, często jest to zbiór na przykład walidacyjny, może to być zbiór treningowy, ale po co ten zbiór jest potrzebny? W algorytmie post-training quantization trzeba przepuścić ileś elementów z tego zbioru, na przykład 500 albo 1000. Swoją drogą badania mówią, że 300 jest wystarczające.